Jak codziennie, rolnik Marian wychodzi z domu, żeby pracować w polu. Ale przed wyjściem żona przygotowuje mu kanapeczki, żeby miał co jeść w trakcie dnia. Pewnego dnia podchodzi do miejsca, gdzie normalnie te kanapki zostawia i ku jego zdziwieniu zniknęły. Dzieje się tak też na zajutrz, jak i dwa dni później. Rolnik zakłopotany postanawia kolejnego dnia zacząć się w krzakach, żeby zobaczyć co dzieje się z jego kanapkami. I tak czeka, i czeka, i czeka... Aż w pewnym momencie ni stąd ni zowąd przylatuje orzeł i orzeł te kanapki zabiera. Więc rolnik goni tego orła. Biegnie za nim przez pola, później orzeł leci w stronę lasu, a rolnik dalej za nim. W lesie orzeł skręca w lewo i w prawo, manewrując między drzewami, a rolnik dalej za nim, aż w końcu docierają do polany. Rolnik, trzymając dystans, obserwuje, co się dzieje. Orzeł usiada na kamieniu, kładzie te kanapki przed sobą, powolutku odwija folię aluminiową. Delikatnie zdejmuje górną kromkę chleba i kładzie obok. Bierze plaster pomidora z kanapki, wyrzuca. Bierze plaster sera, wyrzuca. Dalej bierze plaster szynki i też wyrzuca. Ożeł bierze te kromki chleba z masłem, które zostały, wciera je sobie w klatę i mówi: Ale jestem po